Cześć i czołem! Witamy w rowerowym studiu Dobre Rowery, tradycyjnie w środę. Dzisiaj wracamy do tematu. Tak. Temat, który ostatnio wywołał sporo kontrowersji, czyli pompowanie nabojem CO2. I to wtedy był nabój najmniejszy. W ogóle wróćmy tak, do samego początku. Musimy się usprawiedliwić. Tak, bo było dużo pytań i dużo kontrowersji. Generalnie my sobie zdajemy sprawę z tego, że są różnej wielkości naboje na rynku i są też różnej wielkości koła, w sensie różnej objętości tak. opony. My specjalnie wzięliśmy dużej najpopularniejszy nabój. Najmniejszy. Tak. I największą zasadniczo i najpopularniejsze maratonowe koło, tak. czyli 29 cali. I... Chodziło nam o zestaw, który robi największy sens. Najmniejszy nabój, który zajmuje najmniej miejsca w kieszeni, który najczęściej wybieracie, plus koło, w przypadku którego najczęściej używamy nabojów, czyli po prostu koło maratonowe XC29 cali. Więc nie przypadkiem był taki zestaw, my sobie zdajemy sprawę, że są większe naboje i można uzyskać i również pamiętamy cały czas, że wszyscy mówimy tutaj o rozwiązaniu awaryjnym. Tak. Nie pompujemy tym roweru na co dzień. Czas. Chodzi o czas, chodzi o wyjście. Czas to pieniądz. Ale idziemy za ciosem i dzisiaj pokażemy Wam, jak wysokie ciśnienie uda nam się uzyskać w oponie szosowej 25C z Gianta szosowego. Tak. Zaznaczamy, żeby nie było potem niedomówień, to jest koło tubeless. Bo Giant w tym roku już ma mnóstwo rowerów szosowych na tubelessie, tak. więc w tym magicznym kole nie ma dętki, jest tylko opona. Gdyby nie to, że zapomniałem kluczyka do odkręcania zaworu, to od razu byśmy pokazali wam jak zalać takie koło i zrobić tą konwersję na tubeless. No ale stay tuned, następnym razem. To też będzie. I będzie też pompowanie koła z plusa, także zobaczycie. I będzie w końcu test... Kontrol tanka, czyli tej pompki bazuki. Analogowej, bazuki do pompowania. Analogowego kompresora. Dobra, to tyle też. Tego, lecimy dzisiaj z pompowaniem kółeczka szosowego nabojem CO2. Babcie z jodą, super fame i super furora. Lecimy, na początek suche fakty. No co, pompeczka lezynę nazywa się Alloy Drive CO2. Lizain. Mów Lizain. Dobra. Pompeczka Lizain. Zasada działania, w środku już nabój, więc fajne, że mamy to razem. Przekręcamy go o 180 stopni, wkręcamy go tutaj i nastąpi przebicie. Aż psyknie? Wiesz co, czuć od razu, że w tym miejscu się zrobiło zimne, czyli poszło. Poszło. Zakręcamy sobie to dla bezpieczeństwa i dla lepszego chwytu. Odkręcamy zaworek Presta, wkręcamy sobie samą głowicę pompującą. Ważne, żeby starać się raczej tego nie nacisnąć, bo ta pompka działa na tej zasadzie, że musimy przycisnąć, żeby zwolnić. Czyli dokręcamy samą głowicę, możliwie nie naciskając trzonka. Do oporu w zasadzie najlepiej, żeby to pewnie się działo i żeby nam to nie wystrzeliło gdzieś nieoczekiwanie. Mamy to wkręcone i teraz... Trzymamy to długo, bo ktoś tam w komentarzach mówił, że trzeba trzymać długo, więc trzymamy. Jest zimne. Jest zimne. Coś tam cały czas się jeszcze ulatnia. Chyba faktycznie. Nie, no to się, wiesz, dopóki ciśnienia nie się... O, słychać jak ona strzela i się tak. układa. To jest prosta zasada. W pewnym momencie dojdzie do takiej sytuacji, w której ciśnienie w oponie jest większe niż w naboju i przestanie tłoczyć. Proste. Cicho już jest, nie? Tak. A, jeszcze coś tam... No solidnie, solidnie. Dobra. No słuchajcie, jest kamol. Jest twardo. Jest twardo, jak diabli, jest zimno. Wykręcamy sobie. Co nie jest łatwe. Nie jest łatwe, bo tu się zrobił lód. Wszystko zaczyna topnieć w rękach. Przydają się rękawiczki. I widzę tu jakąś wadę pierwszą. Pasowałoby, żeby to jednak było osłonięte jakąś gumową. No. Jeżeli to jest jeszcze wyścig i zależy na czasie, no to fajnie by było, jakby to było trochę lepiej rozkminione. No tak, odmrozić sobie rękę w środku. No i co, lipca. Teraz wystarczy to zakręcić, natomiast my nie zakręcamy. A jak ktoś jest debilem, to zakręca. To jeszcze raz będziemy mierzyć ciśnienie. Odwrócimy to tak. Włączymy sobie nasze profesjonalne urządzenie do pomiaru. Tym razem jest trochę tańsze niż ostatnio. I co, delikatnie sobie to załóżmy. Osiem bar, panie. No, to jest po prostu gotowe do jazdy. Tak, można śmigać. Przy szosie jeden nabój działa. Tak jak mówiliśmy to przy okazji poprzedniego filmiku, najmniejszy nabój
przy oponie szosowej 25C pozwolił nam napompowanie jej do 8 atmosfer, czyli no w zasadzie to... Teraz to, już troszkę uciekło, bo to no, ale to, ten, to urządzenie powoduje spadek ciśnienia. No. Ale generalnie 8 atmosfer na pełen strzał, no to jest w zasadzie bez dopompowywania. Strzał i jedziemy. Dokładnie. Dajcie znać, czy chcecie więcej takich testów, bo w planach mamy koła w plusie. Możemy powtórzyć test z 29 cali, 27,5. Jeżeli chcecie zobaczyć większe naboje, też nie ma sprawy. Ale generalnie, jak widzicie, nabój w przypadku roweru szosowego to jest mega szybki sposób. Pomyślcie, że właśnie na wyścigu zmieniliście dętkę w, nie wiem, połowę krótszym czasie niż normalnie. No.